Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki. 28 listopad 2012. Dzisiaj kilka słów na temat szczęście i pieniądze. Tak to jest, że wielu ludzi kojarzy pieniądze ze szczęściem, czy szczęście z pieniędzmi. I jak się mówi o szczęściu, to no, bardzo często ludziom na myśl przychodzą przede wszystkim pieniądze. Ale prawda jest taka, że przecież pieniądze mają taką wartość, jaką i my im nadajemy, jaką my im w naszym umyśle nadajemy. I czy nie mając pieniędzy, czy mając jakąś ograniczoną ilość, nie można już być szczęśliwym? Nie da rady być kimś, kto będzie mógł żyć naprawdę pełnią życia, spełniać się i rozwijać i tak dalej? Na pewno nie. Na pewno to nieprawda. Wierzę, że łatwiej żyć w tym cywilizowanym świecie, mając pieniądze. No tak on jest skonstruowany, że ten pieniądz jest tak naprawdę dzisiaj gdzieś na każdym kroku potrzebny, ale jakby stawiać znak równości, pieniądze równa się szczęście, to wielkie nieporozumienie. To wielkie nieporozumienie. Dlatego, że wszystko zależy od naszego stanu umysłu. Wszystko zależy autentycznie od stanu umysłu i zdarza się wiele takich sytuacji, gdzie ludzie dochodzą do pieniędzy, czy nagle, czy nawet w jakimś tam stopniowym procesie, w konwencjonalnych różnych biznesach, i okazuje się, że ze stanu umysłu ten poziom świadomości absolutnie nie jest przygotowany na to, żeby można było w takim stanie finansowym funkcjonować. Kiedyś wspominałem o tym, że pieniądze, że jest takie powiedzenie, że pieniądze zmieniają ludzi, ale powiedziałem, że tak naprawdę to pieniądze wzmacniają cechy, które mamy. I tak się z reguły dzieje, to znaczy, czy pieniądze wzmacniają. No my stajemy się bardziej tacy wtedy, mocniejsi w tych wszystkich dziedzinach, w tych wszystkich naszych cechach charakteru i tak dalej. Tacy może bardziej wyraziści, bardziej dobitni, bardziej mocni. Dlatego myślę, że najważniejsze do tego, żeby być szczęśliwym, mając pieniądze, czy ich mając mniej, czy może nawet niewiele, najważniejszy jest stan umysłu. Najważniejszy jest tutaj absolutnie stan umysłu, bo to on o tym decyduje. Decyduje no, w głównej mierze, prawda? Nagły przypływ gotówki, nagłe jakieś tam wzbogacenie się, duża kasa tak zwana, wcale nie przyniesie szczęścia. Przypomnij sobie sytuację, w której naraz gdzieś tam dotarły do ciebie wielkie pieniądze. No może masz dzisiaj wielkie pieniądze, ale gdzieś tam dotarły, powiedzmy, naprawdę duże pieniądze, prawda? No radość zazwyczaj trwała krótko. Ja pamiętam moje sytuacje z przeszłości. Radość trwała krótko. I potem przyszło zmartwienie, że już jest ich albo za mało, prawda, do czegoś. Raczej nigdy nie było, że za dużo, prawda. Jak za dużo, to momentalnie musiałem je wydać. Ten barometr w umyśle musiał doprowadzić do tego stanu, który umysł mógł unieść. Ale pamiętam z przeszłości tę sytuację, że po prostu wszystko się jakby dostosowywało do tego poziomu, do poziomu umysłu, do sposobu myślenia, do tego, jak człowiek... No na jakim poziomie myślał na danym etapie życia. Dlatego pamiętajmy to, co wczoraj mówiłem o tej radości życia, o tym, żeby wczoraj o tym, żeby pokochać siebie tak naprawdę, że tu jest sekret, tu jest podstawa, tu jest wszystko. Jeżeli będziemy nad sobą pracować, jeżeli będziemy naprawdę z radością iść przez to życie, będziemy szczęśliwi, a ten dobry nastrój umysłu, ten dobry stan umysłu, ten nasz dobry nastrój, ta nasza radość życiowa będzie przyciągać wszystko to dobre, co dobre do naszego życia, łącznie z pieniędzmi. I będzie fajniej, będzie się koło zamykać. Także tyle do zobaczenia. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia na Kikowym Szlaku jutro. Hej.